Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawia. Film pod tytułem Badanie sprawności technicznej opryskiwaczy. Badanie sprawności technicznej opryskiwaczy polowych. Od 2018 roku na stacji kontroli opryskiwaczy w Marszewie wykonujemy badania sprawności technicznej opryskiwaczy polowych. Opryskiwacz udostępniony do badań powinien być sprawny technicznie, umyty z zewnątrz i od wewnątrz oraz w 3/4 zbiornik napełniony czystą wodą. Badanie sprawności technicznej opryskiwaczy polowych przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia zakupu nowego opryskiwacza. Z przeprowadzonego badania sporządzany jest protokół badania technicznego opryskiwacza, w którym zawarte są informacje dotyczące opryskiwacza i wykonanych czynności sprawdzających. Metodyka badania opryskiwacza polowego polega na sprawdzaniu stanu technicznego poszczególnych części i urządzeń poprzez oględziny, sprawdzanie działania badanego urządzenia w czasie jego normalnej pracy oraz przy użyciu sprzętu diagnostycznego, to jest prasy manometrycznej z manometrem wzorcowym oraz stołu rowkowego. W pierwszej kolejności wykonane jest badanie ogólne opryskiwacza, które polega na przeprowadzeniu oględzin poszczególnych elementów. Sprawdzamy kompletność, stan techniczny i zamocowanie osłon elementów wirujących. Zamocowanie opryskiwacza na układzie zawieszenia ciągnika lub połączenia opryskiwacza z ciągnikiem, w tym stworzni zaczepów i dyszla. Stan techniczny węży cieczowych, węży hydraulicznych, zbiornika opryskiwacza, zaworów, korpusów rozpylaczy. Szczelność zbiornika i czystość opryskiwacza. Pompa opryskiwacza powinna być szczelna, nie powinna powodować pulsacji cieczy użytkowej. Jeśli tłumienie pulsacji jest realizowane zastosowaniem powietrznika, wówczas ciśnienie powietrza w powietrzniku pompy powinno wynosić nie mniej niż 1/3, a nie więcej niż 2/3 wartości ciśnienia roboczego. Poziom oleju w układzie smarowania pompy opryskiwacza powinien być zgodny z poziomem określonym w instrukcji opryskiwacza. Zbiornik sprawdzamy. Stan techniczny i zamocowanie pokrywy otworu wlewowego. Stan techniczny sita wlewowego. Działanie systemu powodującego efekt mieszania cieczy użytkowej w zbiorniku. Działanie i czytelność wskaźnika poziomu cieczy użytkowej. Działanie oraz stan techniczny zaworu spustowego. Następnie sprawdzamy działanie manometru przy użyciu prasy manometrycznej przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 1, 3, 5 bar. Kolejnym krokiem jest sprawdzanie mechanizmu działania belki, ustawienia rozpylaczy oraz stanu technicznego zaworów przeciwkroplowych. Po sprawdzeniu stanu technicznego poszczególnych elementów opryskiwacza przystępujemy do sprawdzania dystrybucji cieczy, wykonując pomiar nierównomierności rozkładu poprzecznego cieczy przy użyciu ręcznego stołu rowkowego. Przy pomiarze na stole rowkowym z odczytem optycznym różnice odczytów wartości dla poszczególnych rowków nie powinny być większe niż 15%. Przy czym dopuszcza się, aby nie więcej niż 10% odczytów wykraczało poza ten zakres. Przebadany opryskiwacz z wynikiem pozytywnym uzyskuje znak kontrolny w postaci naklejki na zbiornik opryskiwacza. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Jesienne targi rolno-ogrodnicze AgroMarsz, przyjazna energia w domu i zagrodzie. Badanie sprawności technicznej opryskiwaczy.